Ja cię kręcę, na dwóch wędkach jednocześnie ryba. Nie masz słowika. Numer jeden, karpiowy, przelotowy. Branie na wędce z wykrytkiem i siedzi ryba. Jadąc sobie na ryby i jedząc frytki z McDonalda, wpadłem na pomysł typu ciekawe, czy ryby by brały na frytki. No i trzeba to sprawdzić. Na pierwszy rzut oka frytki wydają się dość normalną przynętą na ryby. W końcu są z ziemniaka, a jak powszechnie wiadomo, ryby dobrze biorą na ziemniaki. Ziemniak, który de facto jest już zapomnianą przynętą. Znajduję się dzisiaj nad swoim stałem, na którym mam dużo gatunków ryb i będę łowił na frytki. Zaraz wam pokażę zestawy, mam trzy wędki. Będę łowił na wędkę spławikową, na federa oraz na karpiówkę. Na każdym z tych zestawów będę miał założone frytki z McDonalda. Zestaw numer jeden, karpiowy, przelotowy, z tym przyponem z chwostem. Na włosie dwa frytki. Stoper, no to u mnie jest kawałek patyczka, ponieważ zapomniałem tych zwykłych stoperów. No i jeszcze dałem jednego frytka na haczyku. Dalej, metoda. Frytek na gumce. Na tej, wiecie, na tych gumkach założyłem kawałek frytka uciętego. Dalej kolejny zestaw to zestaw spławikowy, spławik ze 3 gram, przepraszam. I malutki kawałek frytka na spławiku. Te wszystkie wędki lecą do wody. Zbranie na wędce z frytkiem i siedzi ryba. Nie jest to nic dużego, ale coś siedzi. Chyba nie nic dużego. W sumie to jeszcze nie wiem. No i coś walczy. Bardzo szybko na frytka się skusiło. No i chyba to nie jest wcale takie małe, bo jest bardzo ładny karp, zobaczcie na to. Patrzcie, jaki ładny karp na frytka. Piękny. No taki ze 3 kg pewnie. Zaraz muszę, może dobra do go przy brzegu odchodzić. Patrzcie, jaki ładny karp skusił się na frytka. Ale ładna ryba. Patrzcie, jaki waleczny. Jak chodzi. Frytki na metodzie działają. Patrzcie, jest tutaj. Ja go spróbuję normalnie wyhaczyć przy brzegu. Chyba bez prezentacji. Albo jednak wezmę podbierak, zobaczę, tylko nie wiem, czy mi się nie szczepi. Mam podbierak i będę próbował go doholować do brzegu. Bardzo szybko wam powiem. Chyba w jakiegoś korzenia mi wszedł, bo taki dziwny opór czuć. Tak, dobra, wszedł w korzenia i spadł. Patrzcie, co mam. Niestety się odpiął. Ale patrzcie, jakiego dużego bedyla wyholowałem. O kurde! Mam jeszcze mokrą nogę. Ja się kręcę. Patrzcie, co znalazłem. W tym stawie kiedyś były bobry. No i te bobry, co zresztą widać, naniosły ogromne połacia patyków. Tak czy owak, frytki działają. Da się na nie połowić. Ale ta przeszkoda mi przeszkodziła. No niestety. No nic. Staram się, że haczyk jest cały, więc karp się po prostu wypiął. Nie jest aż takie mega łatwe łowisko, bo są przeszkody. Niektórzy mówią, że na takim stawie to na wszystko da się złowić rybę. No niestety tak nie jest. To, że oglądacie filmy, jak na różne dziwne przynęty łowią tutaj ryby, nie oznacza to tego, że na wszystko biorą. Po prostu jak widzicie film, to znaczy, że na tą przynętę wzięła mnie ryba. Ale też dużo filmów nie widzicie. Próbowałem też sobie złowić tutaj na tym stawie na gumę Orbit, na pędy trzcin, bo mam tutaj dużo amura, na tiktaki, na żelki, na żadną z tych przynęt nic nie złowiłem, więc wy filmu z tego nie widzieliście, bo nie chcę wrzucać filmów, na których nie ma ryb. Dobra, przechodzimy do zarzucania zestawów. Na spławiku grunt około metra. Mam tutaj takie swoje miejsce linowe i w to linowe miejsce zarzucę wędkę spławikową. I zaraz zobaczymy, czy jakąś rybę złowimy na metoda na frytki, na frytek na gumce założona, zanęta, nawilżona, żółta. Ona tutaj na tym łowisku fajnie się spisuje. I co? I rzut przed siebie na jakieś 30 metrów i tam będę oczekiwał ryby. Jakiej? Nie wiem. Spodziewam się karasia, lina, karpia albo amura. Innych ryb raczej bym się nie spodziewał. Tutaj karpiówka, zestaw przelotowy. Też na frytki, dwa frytki na włosie, jeden na garczyku i jazda. Skoro już łowię na te frytki, to jest też frytkami pod nęce. Tu nawet nie wiem, czy one się będą unosić, czy nie, te frytki. Zaraz zobaczymy. Aha, one się unoszą, niektóre opadają. Dobra, jedna czwarta się odpada, ale większość się unosi. Więc jako zanęta, to one są średnie.
No niektóre opadają, a niektóre się unoszą. Zbalansowane te frytki są. Czyli jak mam na gumce, to on mi tak lekko się unosi. Jak mam na tym zestawie karpiowym, to on też się lekko unosi. Niektóre opadają, niektóre się unoszą. Dobra, nęcenie nimi za bardzo nie ma sensu, chyba że chcemy łowić z powierzchni. Ale w sumie już teraz jest bardziej jesień niż lato, więc to łowienie z powierzchni to trochę bez sensu jest. Frytkami jednak nie nękimy, mamy od tego specjalną zanętę, formułuję kule zanętowe i kilka takich kul pod puławik zaraz podrzucę, tylko muszę nabliżyć zanętę. Jest branie i siedzi ryba. Mamy coś no fajnego na frytku, na metodzie. Dobra, idzie do brzegu, idzie jak amur, bardzo lekko coś idzie, chyba to jest małego coś. No idzie dość łatwo teraz, nie wiem czy nie koi jakiś, nie, chyba nie jest koi. Jest karpiec taki nieduży, pół kilograma na frytki, dość szybko, patrzcie na to, no i kurde w ziele wszedł, ajajajajaj, oplątał mi się, no chodź, jest taki nieduży karp, łatwo tutaj wpaść do wody, jest taki, oj, czy mi się w glinie umazał, patrzcie, jeszcze frytka mam w gębie, widać tego frytka, frytki jak widać działają, ryby na niej biorą, patrzcie na to, jeszcze widać, ale krwi puścił dużo, o, dobra. Idź pan karp do wody. Poszedł, patrzcie, frytek jest, on już krwi jest. Ale udało się złowić rybę. Dobra, ja tego zakrwawionego frytka nie zmieniam. Jak już siedzi, to niech siedzi. Zobaczymy, czy kolejny na niego weźmie, czy nie. W każdym razie na metodę ryba się skusiła. I jak widać, frytki działają. Jeśli kiedyś nie macie z sobą przynęt, a jesteście na rybach, albo obok macie McDonalda, no to wiecie co robić. W niedzielę czasami ciężko dostać jakieś przynęty ciekawe, bo sklepy wędkarskie są pozamykane, a McDonald's jest zazwyczaj otwarty w niedzielę, więc warto się wyposażyć w frytki. O, dobra, do wody. Tutaj też dalej mam jedną wędkę, dwie wędki na frytki i widzę, że spławik mi na bok uciekł i zaraz zobaczymy, czy przypadkiem nic nie siedzi. Jest coś niedużego. Strąg? O kurde, patrzcie na to. Tego się nie spodziewałem. Mi tutaj kiedyś niektórzy pisali, że pstrągi w stawie nie przetrwają ci. No to jak widać, dobrze się mają. Jest mój pierwszy pstrąg z Polski. Wcześniej jak mówiłem, pstrągi to tylko na Ukrainie. Jest taki pstrąg na frytki. No pstrąga na frytki bym się nie spodziewał. Przecież mówiłem teraz pstrąga na dumbbellsa. Nie jest pstrąg na frytki. Aż zdjęcie zrobię. Dobra, pan pstrąg leci do wody. Nie ma spławika. I jest ryba. A to coś małego. Kolejny pstrąg, kurde. Co te pstrągi mają? Nie wiem, co, ale już nie wiem co się stało, ale drugi pstrąg. Pstrągi lubią frytki. I to bardzo lubią frytki. Ten całe szczęście. Aj! Prawie mi wypadł. Ło. Leć do wody, młody. Dobra, poszedł. Pstrągi się fajnie zadomowiły i co żyją, bo niektórzy mi pisali, że pstrąg w stawie nie przetrwa. Dwa pstrągi, dwa karpie w pół godziny. To jest bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że wcześniej nagrywałem filmy o łowieniu na trzcinę, żelki, tiktaki, to nic nie mogłem złowić. A tu z tymi frytkami akurat się trafiło. No i raz na jakiś czas z tymi przynętami się trafi, no i frytki to taka nieznana, zapomniana przynęta, na którą da się połapać. Łowię u siebie nie na PZW z tego względu, że na PZW rybostan jest bardzo słaby, bardzo niski. No i na PZW to wiadomo, można było tak by trafić, że po prostu w obszarze, na którym bym łowił, to w ogóle by żadnej ryby nie było. A łowienie w miejscach, w których jest mało ryb, albo nie ma za bardzo ryb, no to mija się z celem. No. Więc fajnie, że biorą ryby. Czekam na jakiegoś lina karasia, ciekawy czy jakiś lin karaś weźmie. Pstrągów bym się nie spodziewał, że mi na frytki będę brać. Taki z niego mięsożerca. Niektórzy na zbiorniku obok bolenie łowią na kukurydzę na dumbbellsy, a ja pstrągi na frytki. No te ryby tak mają czasami. Odnośnie tego, czy frytki szybko spadają z haczyka czy z włosa, no to nie. Z tego haczyka zwykłego na spławiku to szybko spadają, ale z tego tutaj, no w sumie z tego tutaj też spadły. Ale z włosa czy z gumki za bardzo nie spadają, więc dalej się trzymają. Ja dalej zarzucam ten zestaw do wody. Nie. Patrzcie, jest branie, patrzcie na to, patrzcie wędkę. Wędkę mi zabiera i siedzi. Siedzi ryba. O, ale tam chodzi. O kurde, to coś chyba dużego. Patrzcie na to. Albo nie. Dobra, zmieniam kamerę. No i mamy tutaj coś na federku albo na spławiku. Ja sam nie wiem, bo mi w dwóch wędkach ta ryba siedzi. Jest tam karp, ale wydaje mi się, że i ja na dwóch wędkach mam chyba rybę. O kurde, na dwóch wędkach jednocześnie, ale jaja. Kurde, Bela. Ja cię kręcę, na dwóch wędkach jednocześnie ryba.
Więc mi to się żyłka wplątała i nie wiem teraz jak odplątać ją. O kurde, patrzcie na to. O kurde, Bela. Ale jaja. Tu jest karaś, a tam karp. O kurde, może najpierw karasia spróbuję jakoś. Tam jest karpik, tu karaś. Dobra, karaś, leć do wody. Taki karaś, tam dalej jest karp. Ja cię kręcę, patrzcie. A tam dalej karp chodzi. Dwie ryby jednocześnie, tu mam wędkę spławikową. Dobra, ja zaryzykuję, spróbuję najpierw wplątać spławik. Nie wiem, czy ta ryba tam jeszcze siedzi, czy nie. Siedzi. Dobra, udało mi się wplątać, patrzcie na to. Druga ryba. O kurde. Jest to taki karpik. Ten pierwszy spadł. Chodź tu szybciej, bliżej. Jest taki kolejny, prawie taki sam jak ten co mi spadł. Czyli największa ryba na razie będzie. Tylko kurde, znowu podbieraka nie mam przy sobie. Spróbuję go rękami może podebrać. Aj, chodzi jeszcze przy brzegu. Ale wali głową. Jest taki karpiszon. Dzisiaj dobre brania chyba są. Dobra, chodź tu mordo. To będzie niebezpieczne podebranie. No właśnie, jeszcze mi ochlapał to po samych majtkach. Wow. Dawaj, dawaj. O kurde. O tak nigdy nie róbcie jak ja teraz, czyli nigdy go nie holujcie. Ręką za żyłkę nie łapcie, bo łatwo. Całe buty mokre mam. No chodź, 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 chodź. Starczy, starczy, starczy tych walk. Dobra. Chodź. Wow. Dam go tutaj na trawę, bo nie mam jak, dolna warga. Momencik. O, jest taki karp, patrzcie. Taki ze 3 kg. Może 2,5. Na frytka. Ładny. Na federka bardzo fajna zabawa. Dobra, dwie ryby jednocześnie miałem, jak widzieliście. Kurde, jestem mega szczęśliwy. Ale mi się to podoba. W godzinę chyba z 6 albo z 7 ryb złapałem. Dobra, nie przedłużając, wypuszczam go do wody. Poszedł. Uo. Jest branie i jest ryba. Nie duża to ryba, ale jest linek na frytki. Jest taki linek na frytki, nieduży, kolejny gatunek. Już chyba czwarty. Taki linek, te linki mi tutaj się rozmnożyły, bo tych linków tutaj zawsze było dużo. Taki oto linek, nieduży. Ale zawsze coś, kolejny gatunek ryb na frytki. No i w sumie wszystkie gatunki, które chciałem złowić, to mówiłem, że tylko amura by brakowało. No ale nie wszystko da się mieć, jeszcze kilka minut pobędę. Dwie ryby jednocześnie, dawno czegoś takiego nie miałem, pełno emocji, udało mi się obydwie wyholować. Karpik, karaś. Frytki to genialna przynęta. Łowiłem na 4 wędki, bo wcześniej na 3, teraz chyba na 5 wędek łowiłem. Tu 2 i tu 3, bo mój czas na dzisiejszy połów to jest 2 godziny. I w te 2 godziny chciałem nagrać, i nagrałem w sumie film o łowieniu na frytki. I myślę, im więcej wędek, tym większe szanse, ale już doszedłem do wniosku, że dzisiaj jest taki dobry dzień, że 5 wędek to jest za dużo. Więc sobie na 3 łowię. Pławik odjeżdża, przycinamy i siedzi. Chyba kolejny linek. Nie, to karasik. Tym razem karasik taki mały. Obiedł mi frytka. Jest taki karasik, grubiutki jak widać. A nie, znowu spławika nie ma i znowu siedzi ryba, ale malutka, znowu chyba linek. Tak, jest linek. Kolejny taki linek, już drugi, kilka karaś, linki, karpie i pstrągi. To są dzisiejsze moje połowy na frytki. Czas kończyć połów, złowiłem kilka linów, kilka karpi, kilka karasi i 2 pstrągi. Wynik uważam za dość dobry. W tym filmiku to tyle. Standardowo zapraszam na inne filmiki, na kanał, linki podane w opisie i do następnego.